Witam, dzień dobry. Dzisiaj specjalny odcinek z moim gościem tutaj, z moim synkiem, który będzie moim pomocnikiem. Dzięki, synkiem. Bo dostałam dzisiaj coś po raz pierwszy. Dostałam dzisiaj pudło takie, które jest programem wsparcia dla młodych rodziców, taki od rządu, od państwa, od Szkocji. I słuchajcie, i spójrzcie tylko. To jest takie ogromne pudło, które jest większe niż Jack. Spokojnie by wszedł do środka. I słuchajcie, teraz położymy to koło między nami. Jackie, excuse me. Położymy to między nami. Zobaczcie, jakie to jest ogromne. I to przed chwilą przyszło do mnie kurierem. Ja myślałam, że to przyszła do mnie paczka, którą sobie wczoraj zamówiłam. W takim pięknym pudełku w ogóle. Można pokolorować. A, bo to ma być, słuchajcie, wait a second, Jackie. Bo to ma być pudełko, które ma być przeznaczone dla dziecka, żeby sobie tutaj spało. To jest dla tych ludzi, którzy potrzebowaliby ewentualnie miejsca. Jackie smiling. I słuchajcie, chciałam wam pokazać coś w środku, bo jak tylko otworzyłam przed chwilą, to tu jest mnóstwo rzeczy. I chciałabym to po pierwsze zachować na pamiątkę, udokumentować, a po drugie chciałabym wam pokazać, jak to wygląda. I po pierwsze, dobra, widzę teraz tak, może ja będę tutaj sobie kładła na tą właśnie, na tą przykrywkę. Okej, zaczniemy od tego, tak? To jest, spójrzcie tylko, termometr do kąpieli dla dziecka. Termometr do kąpieli dla dziecka, elektroniczny. Jackie, you want to help me? Show something. Okay, one thing at a time. Zobaczcie. Jaka przepiękna zabaweczka, maskotka dla dziecka. Jackie, but slow down. Dalej mamy taką, no taką kurteczkę piękną. Ale do tego chyba są tutaj spodenki. Widzę tylko, że już z innego materiału. Tutaj jest śliniaczek. Śliniaczek taki szary. Skarpetki. Tu jest elektroniczny termometr. Taki termometr nie do wanny, tylko taki zwykły. Tu mam w ogóle list. List z ważnymi informacjami, jak się okazuje. Jackie, excuse me, sorry, to łatwo. Okej, tutaj jest, jak można wykorzystać to pudełko i co jest zawarte w środku. To za chwilę może. Tu mam pieluszki tetrowe, kolorowe. Trzy. W środku jest szara, tutaj turkusowa i żółta. Mata do przewijania. Już widzę, że to jest mata do przewijania. O, ta bateria mi zaraz padnie, więc się pospieszę. Książeczka taka, którą się zawiesza na wózek. Już takie miałam wcześniej. Wkładki do stanika, laktacyjne. Światło, tutaj strasznie coś. Tu są wkłady do poporodowe, do bielizny. Spójrzcie tylko, ubranka, dalej mamy to, spodenki, jeszcze jedną parę spodenek. Jackie, wait a second. Tu mamy oczywiście na rączki, takie nakładki, czapeczka biała. Cassie, tu jest, nie jestem pewna co to jest, zaraz sprawdzę, to jest albo ochraniacz na łóżeczko, albo jakiś materacyk. Gąbka do kąpieli, kaczuszka. Prezerwatywy. O, następna paczka prezerwatyw. Oczywiście padła mi bateria w aparacie, więc kręcę teraz telefon. Co tutaj mamy? Książeczka Sleep Tight Very Hungry Caterpillar. O, mamy książeczkę i następną książeczkę. Jackie, what else do you have over there? Anything else? No, here? Nothing? No. A skończyłam wam chyba pokazywać na albo czapeczce, nie jestem pewna co trzymałam, albo na prezerwatywach, nie jestem pewna. Tutaj mamy, o nie, nie wierzę,
Mam chustę, a chciałam sobie kupić chustę. Spójrzcie tylko. Nie wiem, czy to... Nie wiem, nie mam porównania jakości chust. Czy ona będzie wygodna, czy jest dobra, czy nie. Ale nie wierzę, że mam chustę. Się przestraszyłam. Czy jak rzucił piłkę, myślałam, że to pająk. You gave me a fright. Mam chustę. Słuchajcie. I teraz tak, dalej mam tutaj jeden czy dwa. Jeden jest ręczniczek. O, tu jest gryzaczek. Jaki ma jeszcze gryzaczek? No to jest mami. Gryzaczek. This is for baby Steve. To jest mata taka do zabawy. Mata dla dziecka do zabawy. Niesamowite. Dobra, i słuchajcie, teraz widzę, tutaj jest sporo ubranek, więc chciałam zrobić miejsce. Jackie, can you put that back, please? Body. One są tak ładnie poskładane, nie chcę ich rozwalać, chociaż i tak będę musiała je wybrać, ale... Body. Takie białe na długie rękaw. Jackie, please? Tu są śpioszki takie, z nóżkami i body w środku, na długi rękaw. Ale te śpioszki są takie ładne tutaj na górze, no takie mają... O, Jackie, calm down. O, dwie pary, widzę dwie pary śpioszków, dwie pary bodów. Kolejne śpioszki widzę. Ale ten rozmiar już chyba będzie większy. Zobaczę, jaki to jest rozmiar. Na 6 miesięcy, także fajnie. Do tego widzę jeszcze jedną taką, takie śpioszki, pajacyki. Do tego piękne body zakładane, to takie na od razu. Do tego jakich kolejne body, śliczne. Kolejne skarpetki, bo już tutaj miałam gdzieś skarpetki, jestem pewna, że je wyciągnęłam. Do tego tu jest, o, prześcieradełko, o, jakie słodkie, to jest prześcieradełko do, albo tutaj, do tego materacyka, bo tutaj jest materacyk, nawet dwa widzę, albo do takiego kosza Mojżesza, bo to nie jest wystarczająco duże, żeby do łóżeczka, już to widzę. Kolejne body z krótkim rękawkiem. I to jest chyba kocyk. I to jest taki kocyk. Jeszcze do tego. I tutaj, słuchajcie, jak wyciągnę. Okej, okay, i książeczka oczywiście też w środku była. I teraz, słuchajcie, pokażę wam. Bo tu są, tu jest instrukcja, jak tego używać. Tu jest coronavirus update. No dobrze. Jakieś ulotki. Poczekaj, Jackie. I tak jak wam powiedziałam, ja słyszałam wcześniej. Jackie, excuse me. To można używać jako łóżeczka dla dziecka. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale na przykład niektórzy rodzice po pierwsze nie mogą sobie pozwolić na łóżeczko, albo może dziwnie to brzmi, nie mogą sobie pozwolić, no ale na przykład nie mogą. Albo po prostu nie mają miejsca na łóżeczko i wtedy mają takie pudełko, albo na przykład wiecie, turystycznie. Albo można wykorzystać do czegoś innego. I słuchajcie, zobaczcie, w środku mamy jeszcze taki materacyk. Taki całkiem gruby materacyk. No i właśnie do niego mam, jest 70 x 43 cm. 70 x 43, no to całkiem spory. I jeszcze właśnie mam do tego prześcieradełka, kocyk i pełno ubranek. Wszystko, czego mama potrzebuje na samym starcie. Chciałam wam pokazać, bo nigdy wcześniej tego nie dostałam, a wygląda fantastycznie. Co myślicie? Dajcie znać. Zapomniałam się pożegnać. Dajcie znać, co myślicie o takim pudełku. Czy wam się podobało? Tutaj jest mój taki straszny kotek. Czy wam się podobało? Ja jestem zaskoczona niesamowicie. Mnóstwo rzeczy, mnóstwo. Widzę, że jeśli chodzi o te tutaj takie śpiworki, te takie piżamki, to jedne ma stópki, a drugie nie ma stópek. Także widzę, że na przykład były dwie pary skarpetek i dwie pary
spodenek, one też są na różne rozmiary, mają jeden większy, drugie mniejszy rozmiar. Także jestem niesamowicie zaskoczona, zwłaszcza mam chustę do noszenia, zobaczymy jak ona się sprawdzi, czy będzie dobra. Jest kilka rzeczy, które zamierzałam jeszcze może nawet dzisiaj kupić, a tu proszę, przyszły. Także super, fantastycznie, bardzo się cieszę. Dajcie znać, co myślicie. Kciuki w górę.